Siema, siema, Tajtori! Ostatni ranking zadymiarzy z Brawl Stars nagrywałem dobre pół roku temu, jak nawet niedawniej. I od tego czasu trochę się zmieniło, trochę nowych zadymiarzy doszło do gry, więc dzisiaj po raz kolejny uporządkuję każdego z zadymiarzy, którzy aktualnie są w Brawl Stars i muszę ustawić ich na dane miejsca. Ranga S to są najlepsi zadymiarze w całej grze według mnie. Ranga A, no to są tacy bardzo dobrzy zadymiarze. Ranga B tacy średni, ale nie są źli. Ranga C, no tacy już trochę słabi, a ranga F najsłabsi. I po prostu ja biorę sobie na przykład szelkę i przeciągam ją w miejsce, gdzie chcę ją dać. Jeśli uważam, że jest najlepsza, to daję ją na samą górę na S. Myślę, że zasady tego bardzo dobrze znacie, więc umawiamy się tak. Jeśli dobijecie tutaj 2000 łapeczek w górę, to robię jakiś kolejny ranking. Właśnie taką tier listę związaną z Brawl Stars, na przykład hiperdoładowań albo na przykład skinów. Dajcie znać, jaką tier listę chcecie w kolejnym odcinku. I zanim przejdziemy do ustawiania właśnie tych wszystkich zadymiarzy, to zostawcie subika na moim kanale, jeśli możecie mi zrobić. Będę wam bardzo wdzięczny. Tutaj wysiadam 10 losowych subskrybentów. W kolejnym odcinku pokażę aż 20, więc warto mnie subskrybować. No dobra, więc róbcie to razem ze mną i też razem ze mną ustawiajcie każdego zadymiarza na daną pozycję. Jeśli chodzi o szelkę, taki spoko zadymiarz, ale to troszkę by się już znudziła, taka nie jest taka jakaś wyjątkowa, więc daję ją na B, po środku. Nita, szczerze to samo, też ją daję na B. Będę leciał szybko, nie będę tutaj wam robił jakiegoś specjalnego montażu i tak dalej. Po prostu każdego zadymiarza sobie uporządkujemy. Następnie mamy Kolcika. Kolta od razu chyba przeciągnąłbym na A. Myślę, że wyżej powinien być ciutkę. Kolt akurat jest bardzo potężny. Jestem ciekawy, ilu zadymiarzy i jakich zadymiarzy umieszczę na najwyższą lokatę, czyli na tą S-kę, bo tam już jest naprawdę sama topka. Ale okej, jeśli chodzi o Bulla, Bulla daje na C, bo praktycznie nim nie gram. Oczywiście nie są jakiś słaby czy coś, wszystko jest też zależne od mapki, na której gramy, ale myślę, że takie C będzie dla niego git, czyli no taki, no nie najlepszy. Broka za to przesuwam na S albo na A i tu się zastanawiam. Jeszcze jakiś czas temu dałbym na S, ale teraz daję na A. El Primo, myślę, że taki El Primo siądzie do Bulla po prostu. Są tacy podobni trochę zadymiarze, więc tutaj ich dajemy na C. Barley, panie Barleyu, Barley jest mocny, jak się nie umie grać, a ja nie umiem, więc też go wrzucam na C. Jak coś, to jest tylko moja opinia, moje zdanie. Dla was jeden zadymiarz może być najlepszy i powinien iść na S, a ja na przykład dam go na najsłabszego, na F. Wiecie, każdy ma inne zdanie, ale sam jestem ciekawy, co ja tutaj umieszczę. I najciekawsze jest to, jak właśnie umieszczę nowych zadymiarzy, czyli Kendziego i Moe, gdzie ich dam. Oglądajcie do końca, na pewno się przekonacie. Teraz lecimy do Poco. Poco jest potężny, ale dajemy go na B, bo też nie jest jakimś moim takim ulubionym zadymiarzem. Po prostu jest wiele zadymiarzy, którymi gra mi się lepiej i ich daje wyżej, a myślę, że takie B będzie spoko dla Poco. Rosa leci na C, też nic takiego specjalnego, ale nie jest jakaś bardzo, bardzo słaba, żeby dać ją na sam dół. Jessie solidna zadymiara, powiem wam szczerze, chyba pokuszę się, żeby dać ją na A, zwłaszcza z tym ultem i hiperdoładowaniem, jak to się połączy, jest topka. Dynamike to samo, też tutaj na A wrzucamy dnie. Tika za to wrzucam na C, dlatego, że nie przepadam za granie w nim, jakoś zawsze w nim strasznie słabo idzie. 8bicik C, taki trochę teraz mało użyteczny, kiedyś był dużo mocniejszy. Mamy Rico, proszę państwa. Oj, Rico to jest pierwszy zadymiarz, którego wrzucam na samą górę, czyli na S-kę. Uwielbiam Rico, Rico naprawdę topka, potęga, więc no co tu dużo mówić, zasłużenie. Dobra, teraz lecimy do Daryla. Daryl ostatnio został wzmocniony, więc damy go troszkę wyżej, myślę, że nawet na B, bo tak to na 100% dałbym go na C albo nawet na F, ale jako, że ma teraz tego podwójnego ulta, to gra się nim dużo lepiej. Penny C, sorry Penny, jakoś, no tak, nie, szału nie robi. Jeśli chodzi o Karla, Karl jest dobry na wiele trybów, lecz ja też wrzucam go na C, bo nie jest jakimś takim zadymiarzem, którym ja umiem grać i którym gra mi się dobrze. Jackie, kurde, czy to będzie pierwsze F? Nie, no F nie jest, hiperdoładowaniem jest mosta, więc to jest kolejne C, na razie C jest najwięcej. Ciągle tylko wrzucam każdego zadymiarza do C póki co. No to lecimy teraz do Gasa, moi drodzy. Gasik niestety chyba będzie F-ką. To jest praktycznie nieużyteczny zadymiarz przeze mnie, totalnie w ogóle nim nie gram. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem Gasem. Wiadomo, nie jest aż taki słaby czy coś, ale jednak dla mnie to jest F. Ktoś tu musi być na samym dole. Następnie lecimy do Bo. Bo jest spoko zadymiarzem, Bo jest naprawdę git. Wrzucam go na B, troszkę mi brakło, żebym dał go na A, ale myślę, że na B to jest dobre dla niego miejsce. I chyba to samo tyczy się Ems. No, Ems też myślę, że będzie idealna właśnie na B. Jeśli chodzi o Stu, tutaj A. Stu ze swoim ultem, kurde, no mocny, mocny jest, więc trzeba go tutaj sypnąć. A Piperkę wrzucam na samą górę, czyli na S-kę. Nie jestem jakimś wybitnym snajperem, a już nieraz gram się Piperką naprawdę cudownie, więc to co dopiero jak ktoś potrafi dobrze grać tą Piperą, no musi to być S-ka, szczerze. Pamka, taka neutralna zadymiara, ni to coś ciekawego, ni to coś, kurde, nudnego. Tak po środku, więc dlatego albo B, albo C, ale dobra, dajmy ją na C mimo wszystko, czegoś mi tu brakło, sorry. Frank jest teraz bardzo mocny, więc wrzucam go na A. No gdy
gdyby nie to jego ulepszenie, to byłby oczywiście dużo niżej. Bibi, fajna zadymiara, wrzucam ją na B od razu szybciutko. Też trzeba ją tutaj wyróżnić. Wiem, że jest wiele osób, które uwielbiają Bibi, dla których Bibi jest jedną z najlepszych postaci. No nie dla mnie, ale ja ją szanuję i jest nawet git. Przechodzimy szybciutko do Bi, jeszcze trochę nam tych zadymiarzy zostało, ale w miarę to leci. Więc dobra, jeśli chodzi o Bi, moja dziewczyna się wkurzy, ale ja nie mogę dać jej wyżej niż na B. Taka postać po środku według mnie, nawet nie wiem czy nie cenię, no B, B będzie spoko dla niej. Następnie Nani, kurde, nie potrafię grać na Nani, ale no potężne, potężne też to jest, więc dajmy na B, bo tutaj patrzymy pod względem mocy tych zadymiarzy. Edgar, zależy na jaki tryb, bo są tryby, na których on jest bezużyteczny, na wyższych pukarkach też ciężko jest z tym Edgarem cokolwiek zrobić, dlatego sypnę go po prostu na B. Kiedyś dałbym go wyżej, ale tak patrząc całokształtowo, uczciwie, to myślę, że B będzie dla niego git. Griff C, sorry panie Griffie, masz mocnego ulta, ale to tak naprawdę jedyne. Jeśli chodzi o Groma, no jeden z takich lepszych rzucaczy dla mnie, ale nie dam go na A, tam gdzie jest Dynamite, tylko na B. Więc taki tutaj drugi na razie najlepszy thrower, że tak powiem. Bonnie. Jeśli chodzi o Bonnie, to C od razu wlatuje. Dużo lepiej mi się nią kiedyś grało, teraz to już nie jest to. Ale za to Gale wlatuje na SK. Na samą górę wrzucam Gale'a, to jest tak mocny zadymiarz, jeszcze z hiperdoładowaniem, uwielbiam nim grać i postaram się na nim wbić kolejną 30 rangę. Mamy tu Coletteę, moi drodzy. Coletteka też jest potężna, nie? Chyba wrzucimy na A tą Coletteę. Jezu, jak ja widziałem na przykład jak nowy z Zety grał na tej Colettece, to jest przepotężne. W ogóle jak dotrwaliście do tego momentu, dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym zrobił na przykład jakąś tier listę najlepszych drużyn e-sportowych z Brawl Stars. Albo najlepszych zawodników, pro playerów Brawl Stars, dajcie znać. Lecimy do Belle. Belle jest spoko, ale też nie jakaś wyjątkowa, więc po prostu B będzie dla niej, myślę, odpowiednie. Ash, panie Ashu, ty nie jesteś aż taki słaby, ale ja cię daję na C, bo po prostu nie umiem tobą grać i nie lubię, jakoś nie przepadam. Jest wiele innych zadymiarzy, których wolę. Lola, B albo C. Kurczę, chyba aktualnie jednak C. Troszkę ta Lola jest teraz dużo mniej używana, przeze mnie przynajmniej. A na sam dół daję Sama. Sam leci na F, myślę, że się nie dziwicie widzowie. No jednak nie jest to zbytnio fajna postać, przynajmniej aktualnie. Dobra, jeśli chodzi o Mandy, oj, Mandy na niektórych trybach tak oddaje, ale ja wrzucam ją tylko na B. Pewnie niektórzy daliby ją wyżej, dla mnie to jest takie B. Maisie, szczerze C. Kiedyś to ona była tak mocna, że każdy ją ciągle brał i mogła rozwalić każdego, ale teraz już też już aż tak często się jej nie używa. Jeśli chodzi o Hanka, sorry Hanku, wrzucam cię na F, ale jesteś na razie najlepszym zadymiarzem w tej kategorii F. Lepszym od Sama i od Gasa według mnie, ale jednak dalej nie dam cię wyżej, sorry. Dobra, Perełka C, nie no, C albo B. C albo B, ale chyba i tak minimalnie C jeszcze, troszkę mi tutaj brakło. Czasem ją sobie pykam, ale jeszcze to jest za mało. Larry i Lori też C, nie jest to jakiś mój ulubiony thrower. Angelo, kozak totalny, ale jeszcze jakiś czas temu dałbym go na A. Teraz już nie, teraz też na B. Wszystko to się tak zmienia. Dlatego spoko jest co jakiś czas nagrać taką tier listę i pokazać wam, jak to aktualnie u mnie wygląda. O, Berry, kolejny thrower, ale Berego też wrzucam na C. Na początku jeszcze był spoko, jak się nim grało, ale ja nie umiem dobrze leczyć, nie umiem być takim dobrym supportem, a to jest bardzo ważne w Berym. Dobra, Mortis. Mortisie, ciebie daję na B, chociaż teraz jak ktoś używa Mortisa na Brawl Ballu, to tak naprawdę nie da się z nimi wygrać, jak jest dobrym Mortisem. Dobra, Tara, Tara, kurczę, C albo B, praktycznie ją teraz już nie gram, ale chyba wrzucimy ją na B, bo jednak to jest jednak potężna postać. Dobra, Jean, oj, ja Jeana daję na C, ale wiem, że tutaj się ze mną nie zgodzicie i byście dali go wyżej, ja po prostu tej postaci nie lubię i nie jest ona dla mnie mocna, bo no słabo nią gram. Dobra, Max, no Max, taki Tensei tutaj, dobra, B, wrzucamy Max na B, Pan P na C, szybciutko, żeby nie zamulać. Jeśli chodzi o Kiełka, też nie jest jakiś mój ulubiony thrower, zastanawiam się pomiędzy B a C, chyba wrzucę go jednak mimo wszystko na C, większość tych thrower daje właśnie na C i myślę, że będzie sprawiedliwie. Byron, jeśli chodzi o Byrona, kurde, dużo proplayerów go teraz używa na meczach e-sportowych, ale ja proplayerem nie jestem, więc też go wrzucam na C. Nie gram totalnie Byronem. Squeeczek może być takie B. Czasem naprawdę jest git, nie? Niektóre tam gierki dobrze nim siadają. I myślę, że Lu też wrzucimy sobie na B, jest on mocny, chociaż kiedyś też go dużo bardziej lubiłem. Rafsik, no, Colonel Rafs, C albo B, zastanawiam się. Wrzucę go chyba na C mimo wszystko. Jeszcze troszkę mi tutaj brakło, żebym dał go wyżej. Ale za to Bazika mogę spokojnie wrzucić na B. On tutaj się nada, nawet zastanawiałem się nad A, ale nie, jednak nie. Funk, mocny, mocny brawler. Też nie jest to już to co kiedyś, ale dalej potrafi on zrobić potężną rozwałkę. Wrzucam go na B. Ej, kurczę, bardzo mało jest S-ek, bardzo mało jest A. Tylko tutaj głównie B albo C daje. I w sumie Eve też poleci do B albo C i chyba do B ją sypnę. Janetka leci na F. Kolejna postać, która leci na sam dół. Sorry, Janet, sorry, ale no nie przepadam za tobą. Otis, moi drodzy, Otisek C.
znudził mi się trochę. Potrafi zaskoczyć ten Zadymiarz, ale nie jest to to. Buster, gołcik totalny, daje go na A. Mimo że słabo nim gram, ale jak ktoś potrafi grać tym Zadymiarzem, jest, jak on jest mocny. Gray, jedna z cięższych postaci do ogarnięcia w Brawl Stars, taka jedna z najbardziej skillowych. Myślę, że możemy go sypnąć na C jednak, sorry Greyu. RT, o, RT na B spokojnie leci, nie? Bo RT jeszcze jak się dobrze używa jego ulta i gadżetów, to może robić tutaj robotę. Na C za to leci Willow szybciutko. Dobra, ją sobie tutaj sypniemy. Doge leci na F, sorry panie Doge, dalej za to mnie przepada, nie jest to to, kurczę, czym lubię grać. Chuck leci na C, bo za to, że po prostu na hejście coś czasem może zrobić, ale gdyby nie ten hejst, to dałbym go na F na pewno. Charlie była dużo mocniejsza parę miesięcy temu, teraz już jest też taka zbytnio nieużywana, więc ją też sypniemy na C, a szkoda, bo kiedyś była jedną z mocniejszych. Dobra, bierzemy teraz Miko. Miko myślę, że na B może spokojnie wejść, wkurzający jest ten małpyszon, ale no jest w miarę dobry. No i już zostało nam coraz mniej postaci, zaraz przejdziemy do legend, oglądajcie do końca. Dobra, proszę państwa, Melody B. Melody mocna, mocna postać. Lili aktualnie daje ją na A. Z tym, wiecie, gadżetem, no naprawdę, możecie sobie znikać kiedy chcecie i ciężko jest was rozwalić. Więc Lili tutaj zasługuje na wysokie miejsce. I to samo tyczy się Clancy'ego. Jak sobie go mocno naładujecie, jeszcze jego ult potężny, Zadymiarz, dajemy go na A. Spajeczek oczywiście leci na S, no to jest moja miłość, widzowie, jak ja bym mógł Spajka dać gdzieś niżej, uwielbiam tego Zadymiarza. Crow leci na A, sorry, Eski ci nie dam kruku, ale jesteś mocny, więc lecisz na A, zwłaszcza z hiperdoładowaniem. To samo tyczy się Leona, jego też tutaj sypiemy sobie na A, więc jak widzicie, ranking już jest prawie cały skończony, jeszcze tylko kilka postaci. Sandy, damy ją sobie na B, lecz wiem, że jak ktoś dobrze nią potrafi grać, to na pewno dałby ją wyżej, bo ona jest strasznie mocna, zwłaszcza z hiperdoładowaniem, nie do pokonania na jakimś Brawl Ballu czy coś. Amberka, dajemy ją też na B, taka solidna naprawdę postać, ale nie ma tego wow. Oj, Mac leci na samą górę. Mac leci na S, bo jest naprawdę, i to jest według mnie chyba aktualnie najlepsza postać w Brawlu. Na każdą mapkę się nada tak naprawdę i tak jest ją ciężko rozwalić, ma tyle HP. Dobra, przechodzimy do Serge'a. Serge na A, zastanawiałem się nawet tutaj pomiędzy S a A, no bo z tym hiperdoładowaniem robi robotę, ale jednak na A go sobie zostawmy. Następnie wbijamy sobie tutaj Chestera, którego też rzucam na A. Chester dalej jest mega mocny i często go proplayerzy używają. Cordelius, on też leci na A, uwielbiam Cordeliusa. Jeszcze tutaj z gadżetami, kurczę, no z hiperdoładowaniem, potęga. Zostały nam cztery ostatnie postacie. Kit, gdzie ja cię tutaj dam, panie Kicie, panie Kotku? Wiecie co, chyba na B tutaj Kicik musi polecieć. Fajnie leczy, spoko jest, ogólnie jest też mega wkurzający przy okazji, ale wyżej go nie dam. Draco, on jest mocny, ale nienawidzę nim grać. Normalnie dałbym go na C, ale wiem, że jest mocny, więc wrzucam go na B. I został Moe i Kenji. Kurde, Kenji wydaje mi się, że będzie spoko, on jeszcze taki nie wszedł oficjalnie. Dobra, najpierw Moe. Moe wrzucamy sobie A czy B? Chyba B, troszkę mi tutaj brakło, żebym dał go na A, ale no, no może za jakiś czas go wrzucę na to A. Ale na razie jeszcze B i na koniec właśnie Kenji. Kenji'ego sypniemy sobie, wydaje mi się, że na B albo A. Chyba dam go na A, ale jeszcze tak dużo nim nie grałem. Może zmienię zdanie, jak po prostu trochę więcej nim pogram. Więc cała tier lista już za nami, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia, piona!